Pani marszałek, Wysoka Izbo. Kilka dni temu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii, Bifobii. Czerwiec to m.in. Międzynarodowy Miesiąc Dumy Osób LGBT. Według najnowszego raportu ILGAR Polska jest najbardziej homofobicznym krajem Unii Europejskiej. Jednym z najgorszych w całej Europie. Drugi rok z rzędu. Nasze prawo nie chroni własnych obywatelek i obywateli. Wskazuje to także niepokojący raport Rzecznika Praw Obywatelskich. Polskie instytucje zdają się nie zauważać części Polek i Polaków. Homofobiczne wypowiedzi prezydenta, że to nie ludzie, a ideologia. GUS, który w spisie powszechnym zmusza osoby LGBT do podawania nieprawdziwych danych dotyczących płci osób transpłciowych i niebinarnych oraz stanu cywilnego osób żyjących w związkach jednopłciowych. Przykładów można by tu mnożyć. Apeluję do władz państwowych, samorządowych, instytucji i urzędów o poszanowanie godności i praw wszystkich obywateli i obywatelek Polski, bez względu na płeć, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną przesłankę. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani poseł. Proszę pana posła Norberta Kaczmarczyka.